Dzisiaj omówię drugi rozdział Księgi Daniela. W poprzednim podcaście numer 2 omawiałem proroctwa z Ewangelii Chrystusa Pana. Są one powiązane z proroctwami z Księgi Daniela. Uczniowie Chrystusa Pana pytali swego nauczyciela o dwa bardzo ważne wydarzenia. Jedno z nich to zburzenie świątyni w Jeruzalem, które nastąpiło w 70 roku naszej ery. Wiemy to z historii. A drugą sprawę, którą poruszył, jest bardzo ważna, to jest powtórne jego przyjście i obecność we władzy królewskiej, paruzji. Ponieważ przyjście Chrystusa Pana nie będzie oznaczać od razu zagłady niegodziwych ludzi, jak niektórzy twierdzą. Ponieważ Chrystus Pan, gdy przyjdzie, będzie obecny. O czym mówił Chrystus Pan swoim uczniom? On mówił, że będą wojny, trzęsienia ziemi, zarazy, głód w różnych miejscach na ziemi i powiedział, że to jest dopiero początek bólów porodowych. A więc te wydarzenia nie mogą być znakiem powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię, ponieważ te wydarzenia w mniejszym lub większym stopniu miały miejsce przez setki lat od pierwszego wieku do naszych czasów. I on powiedział, że w pierwszym wieku te wydarzenia miały być tylko dopiero początkiem bólów porodowych, a więc one trwają i nasilą się tuż przed jego przyjściem, tak jak bóle porodowe kobiety w ciąży. W takim razie, co miało być znakiem albo dowodem bliskiego powrotu Króla Jezu Chrystusa na ziemię? Jakie wydarzenia miały poprzedzić przyjście Jezu Chrystusa na ziemię? W Łukasza Ewangelii w 21 rozdziale, wersetach od 25 do 27 czytamy następujące słowa naszego Pana. I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów w mieszaninie zgiełku morza i rozhukanej fali. Gdy ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń nadciągających na zamieszkały świat, gdyż moce niebios zostaną wstrząśnięte. I właśnie wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. I tutaj Chrystus Pan odpowiada swoim uczniom, jakie wydarzenia poprzedzą Jego przyjście. A więc nie wojny, trzęsienia ziemi, epidemie, głód w różnych miejscach na ziemi, a znaki na słońcu, księżycach i gwiazdach, rozpacz narodów, zgiełk morza, moce niebiosa będą wstrząśnięte i mówi, wtedy zobaczycie mnie przychodzącego w boku z mocą i wielką chwałą. Chrystus przyjdzie z nieba, gdzie teraz przebywa swym Ojcem Niebiańskim, na ziemię. Żeby zrozumieć, o jakie wydarzenia chodzi, gdy Chrystus mówi o słońcu, księżycu i gwiazdach, że będą znaki, czy spadać będą te gwiazdy z nieba, należy zwrócić uwagę na kontekst Biblii, która również omawia proroctwa dotyczące powtórnego przyjścia Chrystusa. Jest to Księga Daniela, drugi rozdział. Siódmy rozdział Księga Daniela też mówi o tym. A także Księga Objawienia, rozdziały 13 i 17. One jakby pokrywają się razem. Jeżeli je razem z sobą połączymy, jak puzzle, wtedy powstaje obraz, wyraźny obraz wydarzeń, które mają poprzedzić przyjście Chrystusa. Oczywiście należy też obserwować wydarzenia, które mają dzisiaj miejsce na ziemi. Plany również globalistów, które realizują obecnie, bo to ma też związek z tymi proroctwami, o których jest napisane w Księdze Daniela i w Księdze Objawienia, o których też wspomniał nasz Pan. Nie wyjawiając szczegółów, ponieważ szczegóły są w innych miejscach Biblii przedstawione. A więc słońce i księżyc i gwiazdy to są przywódcy polityczni. Słońce, księżyc przedstawia większych przywódców, potężniejszych. Gwiazdy przedstawiają pomniejszych przywódców różnych rządów danych państw. A wstrząsy na niebie? Niebo przedstawia rządy, wszystkie rządy na ziemi. Te wstrząsy na niebie to zmiany,
jakie będą zachodzić zmiany geopolityczne. Będą jak wstrząsy na niebie. Dalej jest napisane, Chrystus o tym mówił, że wtedy zobaczą, że ludzie będą się zachowywać jak fale morskie. Będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń, które nadciągną na zamieszkały świat. Będą demonstracje, rozruchy uliczne. Ludzie nie będą się godzić z tym, z tymi zmianami, jakie będą zachodzić w strukturach geopolitycznych. Totalitaryzm, który będą chcieli wprowadzić globaliści. A więc powracając do Księgi Daniela, drugiego rozdziału, ponieważ dzisiaj chcę omówić i omówię oczywiście ten drugi rozdział, przenieśmy się do czasów VI wieku przed naszą erą. Warto zawsze, jak czytamy Biblię, wyobrazić sobie wydarzenia, które mają miejsce w danym okresie, a więc przenieśmy się w swoim duchu, myślami, uczuciami do VI wieku przed naszą erą, ponieważ w VI wieku przed naszą erą, kiedy władcą Babilonu, trzeciego mocarstwa światowego, był król Nabuchodonozor, świątynia została zburzona w Jeruzalem, to było pierwsze zburzenie świątyni, także wielu Izraelitów zostało wziętych do niewoli, do Babilonu. Między innymi był też Daniel, który był wzięty do niewoli, do Babilonu. I pewnego razu król Nabuchodonozor miał sen w nocy, poprosił swoich magów, wróżbitów, by ten sen jemu opowiedzieli, a później wyjaśnili. No, nikt się nie znalazł, kto by mógł najpierw opowiedzieć, co śniło się królowi Nabuchodonozorowi, a później wyjaśnić ten sen dokładnie, co oznacza. Był to sen o posągu, o dużym, wielkim posągu. Wydał dekret król Babilonu, powiedział, jeżeli nie wyjaśnią, nie objawią tego snu i nie wyjaśnią jemu, wszyscy zostaną zabici. Daniel zgłosił się, powiedział, że ma takie możliwości dzięki Bogu. Bóg mu objawia wszelkie prawdy i wyjaśnia sny. Więc rozmawiał z Danielem, król Nabuchodonozor. I Daniel opowiada królowi ten cały sen, który król miał. Czytam o tym w Księdze Daniela, w drugim rozdziale, wersetach od 31 do 36. Daniel tutaj przedstawia królowi, jaki miał sen. Ty, królu, przyglądałeś się, oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku, stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził w posąg. Stopy z żelaza, gliny i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je wiatr, także nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył w posąg, rozrósł się w wielką górę i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawiam królowi. I tutaj dalej, po tym jak Daniel opowiedział królowi Nabuchodonozorowi sen, zaczyna wyjaśniać ten sen Daniel. I mówi tak, w wersetach od 37 do 43 czytamy wyjaśnienie tego snu przez Daniela. Ty, królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, którego ręce oddał w całym zamieszkanym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki podniebne i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi, ty jesteś głową ze złota.
Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo, miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Ty jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i w proch zetrze wszystko razem. Dalej mówi Daniel do Nabuchodonozora. To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi. Będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny, oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, a częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością. Podobnie jak żelazo, nie da się pomieszać z gliną. I teraz skupmy się na tym śnie i wyjaśnieniu tego snu. Daniel mówi, że głową ze złota mówi do króla Nabuchodonozora, że on jest tym, z tą głową ze złota. I głową ze złota jest mocarstwo Babilonu. Jest to trzecie mocarstwo w historii świata ludzkiego. Pierwszym mocarstwem był Egipt, drugim Asyria, a trzecim Babilon. I głową w tym posągu ze złota jest Babilon. Dalej Daniel wyjaśnia dalej kolejne elementy tego posągu i mówi o kolejnych mocarstwach, które miały nastąpić po Babilonie. Pierś i ramiona ze srebra to jest czwarte mocarstwo światowe, Medo-Persja, które nastąpiło właśnie po Babilonii. Gdy upadło mocarstwo Medo-Perskie, pojawiło się inne mocarstwo, piąte mocarstwo w historii świata ludzkiego. I posąg przedstawia to mocarstwo jako brzuch i biodra z miedzi. A szóstym mocarstwem, golenie z żelaza, jest mocarstwo światowe Rzym. A więc mamy tutaj w tym posągu jakby kolejne następujące po sobie mocarstwa. Pierw to było mocarstwo Babilon, następnie Medo-Persja, Grecja i Rzym. Ale dalej jest też mowa w posągu, że są dwie stopy z żelaza i z gliny, a każda z tych stóp ma po 5 palców, więc jest 10 palców też częściowo z gliny, a częściowo z żelaza. I tutaj należy się skupić na stopach i palcach. Bo o tym wspomina też Chrystus, mówiąc o słońcu, księżycu i gwiazdach. Dwie stopy wyobrażają siódme mocarstwo światowe, którym są Stany Zjednoczone Ameryki. To jest jedna stopa, a druga stopa to jest przyszłe mocarstwo światowe, ósme, które będzie tylko na krótką chwilę. Pojawi się na krótką chwilę. Będzie to mocarstwo obecnego państwa Izrael, które rości sobie prawa do narodu wybranego, jako narodu wybranego przez Boga, ale wiemy z Biblii, z prost biblijnych, że ten naród izraelski, obecny państwo Izrael, nie jest już narodem wybranym. Ponieważ Bóg ma duchowy Izrael wybrany, naród izraelski duchowy, które jest pod nowym przymierzem, które Bóg zawarł nowe przymierze, którego pośrednikiem był Jezus Chrystus, Syn Boży. On ma inną strukturę, jeśli chodzi o Izrael duchowy, o czym będę mówił innym razem. A więc stopy z żelaza i gliny to są Stany Zjednoczone Ameryki, które jest obecnie mocarstwem światowym, siódmym mocarstwem światowym, Izrael, które będzie na krótko w przyszłości ósmym mocarstwem światowym, a 10 palców u tych stóp z żelaza i gliny,
To jest 10 królów. 10 mocarstw ma powstać. Świat będzie podzielony na 10 mocarstw. Jak to będzie wyglądać, trudno powiedzieć, ponieważ no, Biblia nie omawia dokładnie szczegółów, czy to będą mocarstwa na zasadzie Unii, jakie dzisiaj mamy. Ich na razie jest nie 10, a jest mniej. Być może ta ilość się powiększy. Czy też to będą jakieś znaczące państwa, które będą mocarstwami. A więc nad światem ma panować 10 królów, 10 mocarstw. A Izrael ma odgrywać tutaj przewodnią rolę. Izrael państwo, które jest obecnie, które istnieje od jakiegoś czasu, ponieważ długo go nie było. O czym też mówi Księga Objawienia. A dlaczego tu jest stopy są z żelaza i z gliny i palce również żelaza i z gliny? Co to oznacza? Właściwie to Daniel tu wyjaśnia tą sprawę. Mówi tak, że palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny, a wcześniej widziałeś stopy i palce częściowo z gliny i częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi. Z jednej strony będzie miało coś z trwałości żelaza, a z drugiej strony będzie kruche jak glina. I dalej mówi, że żelazo zmieszane z mulistą gliną, które nie trzyma się razem kupy, że zostaną oni zmieszani przez ludzkie nasienie i nie będą się oznaczać spójnością, jednością. I to się dzieje od dziesiątków lat. Mieszanie różnych narodowości, zobaczmy Stany Zjednoczone, zlepek, tygiel różnych narodowości, żelazo i glina, zmieszane przez nasienie ludzkie. Również wszystkie państwa są mieszane przez emigrantów, czy też jest to robione przez zastraszanie, przez wojnę, czy w inny sposób pojawiają się emigranci i jest mieszanie narodowości. Jest to celowe działanie, dlatego że wtedy żelazo z gliną nie trzyma się kupy, nie jest spójne. Łatwiej dzielić i rządzić takimi narodami. W tym celu to robią. I to przewidział też tutaj prorok Daniel, o czym też wspomniał. Ale co dalej czytamy? W Księdze Daniela w drugim rozdziale w wersetach od 40 i 45 czytamy dalej, że w czasach tych królów, jakich królów? Stany Zjednoczone, Izrael, 10 królów, 10 mocarstw, które mają się pojawić jeszcze. W czasie tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu, a którego władza królewska nie będzie oddana żadnemu innemu narodowi. Zetrze i zniweczy on wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na wieki. Jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka i star w proch żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto, wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest sen, a jego wyjaśnienie pewne. A w wersetach 34 i 35 drugiego rozdziału mówi dalej, patrzałeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, ugodził w posąg, w stopy z żelaza, gliny i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je wiatr, także nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył w posąg, rozrósł się w wielką górę, i wypełnił całą ziemię. Jak rozumieć te słowa, prorocze słowa, o których tutaj Daniel opowiada królowi Nabuchodonozorowi? Ten cały posąg, który wyobraża mocarstwa, kolejne mocarstwa, począwszy od Babilonu, poprzez Medopersję, Grecję, Rzym, Stany Zjednoczone, Izrael i 10 królów, 10 mocarstw, które jeszcze się nie pojawiły na ziemi. W tym czasie Bóg zbudzi królestwo.
które nie ulegnie zniszczeniu i to królestwo zniszczy obecne dzisiejsze królestwa, czyli rządy ludzkie. Co to za królestwo? Właśnie to jest duchowy Izrael. To jest 144 tysiące osób, na czele którego Izraela jest król Jezus Chrystus. Bóg wybierał do tego królestwa ludzi od założenia świata. Osobiście to czynił. Reszta tych osób, tego grona do 144 tysięcy, ma być jeszcze dobrana, dopełniona w trakcie przyjścia obecności Chrystusa. Tak wynika z Księgi Objawienia. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym królestwie? Że jest to władza Boga, którą reprezentuje Jezus Chrystus i 144 tysiące współkróli. Również modlitwa Ojcze Nasz, o której Chrystus mówił w kazaniu na górze, uczył swoich uczniów, jak modlić się do Ojca Niebiańskiego. Tam również mówił, by przyszło Królestwo Boże, by wola działa się tak, jak się dzieje, żeby działa się i w niebie, i na ziemi tak samo. Modlimy się więc od stuleci o przyjście Królestwa Bożego. Właśnie to Królestwo będzie wzbudzone w tych czasach, kiedy na ziemi będzie panować 10 królów i Izrael. Obecny Izrael, państwo. Jest to naród, który nie został wybrany przez Boga, ponieważ naród wybrany to jest duchowy Izrael, nowego przymierza. To są wszyscy ci Izraelici, którzy okazali wiarę w Jezusa Chrystusa jako obiecanego Mesjasza, a także inni poganie, prozelici, którzy uwierzyli, okazali wiarę, wybrani przez Boga i wierni. A więc tak to wygląda, jeśli chodzi o słońce, księżyc i gwiazdy i wydarzenia, które będą miały miejsce przed przyjściem Chrystusa, tuż przed przyjściem Chrystusa. To właśnie są wydarzenia. Te wydarzenia to pojawienie się 10 królów, władzę przejmie też Izrael, Stany Zjednoczone stracą swoją potęgę militarną, polityczną, finansową. Właściwie będą działać na zasadzie suflera, na zapleczu. Będą wspierać oczywiście Izrael i 10 królów, ale sami już stracą moc, potęgę jako mocarstwo. O tym samym również, o tych samych wydarzeniach mówił też Daniel w 7 rozdziale, gdzie jest mowa o 4 bestiach albo 4 dzikich zwierzętach, które też przedstawiają mocarstwa. I też mówią również o 10 królach, o małym rogu, czyli o Izraelu, państwie Izrael i różnych wydarzeniach z tym związanych. Tak samo i apostoł Jan w 13 i 17 rozdziale mówi o 10 królach, o Izraelu, a także o nierządnicy Babilonie Wielkim, która te dzikie zwierzę, bestie, czyli Izrael cielesny, obecny Izrael, dosiada, ujeżdża, kieruje, steruje nim, podpowiada, mówi jak ma postępować, zarządza nim. Te szczegóły będę na pewno omawiał następnym razem, omówię 7 rozdział, a następnie kolejnie związane z tymi wydarzeniami, słońcem, księżycem i gwiazdami, 13 i 17 rozdziały.